Witam w kolejnym odcinku Minecraft Extreme Adventures. Jest to już piąty odcinek, w którym, jak to postanowiliśmy, będziemy kopać piwnicę. Tak, a więc w piwnicy będzie znajdować się tylko magazyn. Tak postanowiłem, tak zrobię. A reszta, na przykład stacja kolejek i kopalnia, po prostu będą znajdować się gdzieś obok domu. Tu będzie taki plac i gdzieś będą się znajdować poszczególne budynki. A więc wchodzimy do domciu. Tak, zmieniło się. Postanowiłem wybudować tu kominek. Idealnie tak, jak się wchodzi ze środka. I myślę, że to atrakcyjnie wygląda. Oczywiście, żeby rozpalić kominek, potrzebuję netheraka, który, jak sama nazwa wskazuje, znajduje się w netherze, czyli piekle. No dobrze, a więc schodzimy do naszej piwnicy. Tak, o ile to oczywiście można nazwać piwnicą. No dobra. I tak, myślę, że po prostu wytnę to wszystko, jak będę to pracował, gdyż chcę zmieścić na tym filmiku jak najwięcej po prostu rzeczy, które chcę dzisiaj zrobić. A to nie będzie miało sensu, gdy samo przyspieszone kopanie będzie zajmować 5 minut i nic nie będę robił poza tym. No więc ja tu zaczynam robotę, a dla was to będzie tylko chwilka. Tak, jestem już z powrotem z wykopaną jedną wielką dziurą w piwnicy. Dowodem może być na to ten cobblestone. Tak, i nie wiem, czy nie przesadziłem trochę z tą piwnicą, bo jest ona naprawdę głęboka. Proszę bardzo. Tak, też się zdziwię, że taka duża wyjdzie. I jak pewnie zauważyliście, wszędzie jest czysty stone, clear stone. No więc tak. Brałem sobie węgiel, przetapiałem kamień i uzyskałem clearstone. Lubię estetykę w ogóle w Minecrafcie tutaj i jak jest wszystko tak ładnie poukładane. Bardzo mi się nie podobało właśnie, jak tu gdzieś jest ziemia, grawel. No więc trochę się pomęczyłem i proszę, jakie ładne efekty mam. No więc tak, moje plany teraz. Jak wyglądają? Cała ta hala, że tak powiem, będzie podzielona na jakby dwa piętra takie. Tutaj będzie o szkło na całej tej powierzchni. I wyliczyłem, że będzie mi potrzebne około 8 staków aż. Czyli 8 po 64 sztuki. No więc nie wiem, skąd ja to wezmę. Będę musiał iść zaraz kopać sobie piach. A najgorsze, że nie mam węgla. No więc pewnie gdzieś tutaj wejdę do jakiejś jaskini i troszkę wykopię, żeby chociaż tych parę staków przerobić. No i duży będzie ten magazyn, no. A jak postanowiłem, że to będzie magazyn, to już niech będzie ten magazyn, już nic tu nie będę zmieniać. A więc poleciałbym teraz po zbieranie surowców tego piachu. Przygotuję sobie parę łopat i piasek będę czerpał sobie stamtąd. Najprawdopodobniej. A węgiel, no jeszcze nie wiem, no będzie ciężko z węglem. Tak, co tu jeszcze się zmieniło? Posiałem trochę kaktusów. Gdyż jedno piętro będzie oznaczone kolorem zielonym, a drugie piętro czerwonym. Tak, obok będzie się znajdować tablica, na jakim piętrze jakie są przedmioty. Wszystko będzie ładnie posegregowane i zaplanowane. No więc teraz lecę kopać piach. No, do zobaczenia za chwilkę. Jestem z powrotem. Tak, teraz właśnie przetapiam sobie piasek. Tak, na szczęście znalazłem trochę węgla. Wszystkie złoża węgla były w tej jaskini. Fajnie, że ją odkryłem, bo jest naprawdę duża i spora część jeszcze nie została odkryta, więc będzie co zwiedzać. No więc ja tutaj poczekam chwilkę, aż to się przerobi i mam nadzieję, że mi to starczy na obłożenie tego całego. No więc widzimy się za chwilkę. I jestem po raz kolejny, właśnie wstaje dzień i mam w końcu to szkło. Tak, mam 8 staków, tak? Nie, 9 staków, jeszcze do tego 53 sztuki. No więc powinno mi wystarczyć na wszystko.
Jak nie starczy, to sobie jeszcze dorobię, mam trochę węgla. Tylko nie mam już piachu. No dobra, no więc to tak, żeby być w przyspieszonym tempie, bo... Albo nie, wytnę to, bo mi to dużo czasu zajmie. Tak, szkło już położone. Teraz zajmę się robieniem schodów. Będą szerokie na 3. No dobra, i będą zbudowane z półpłytek. Tak więc zobaczymy, czy dobrze to zwymiarowałem. No i bardzo ładnie, tylko trochę tu ciemno. No a więc zajmę się teraz pochodniami. Jak to teraz będzie wyglądać? No dobra. Musiałbym się zastanowić. Tutaj byłaby taka tablica. Co na tym piętrze, jakie przedmioty na tym piętrze się znajdują. I podzieliłbym to jeszcze na trzy sektory. Tak, tu byłby pierwszy sektor, drugi sektor, trzeci sektor. I tu byłaby tablica, co się znajduje w pierwszym sektorze, drugim sektorze i trzecim sektorze. No więc ile tutaj jest? Mi się zdaje, że 23. Raz, dwa, trzy. Tak, 23. Ej, nieparzyście. No masz, kurde. No nic, no podzielimy to na 7 w takim razie. To będzie tak, dwa z tej strony będą wolne. Tylko odtąd. Ile tu zostanie miejsca? Jedna skrzynia, druga skrzynia, trzecia skrzynia, czwarta skrzynia. Pięknie. Dobra, może być. Ciśniemy. Dobra, na razie włożę całe szkło. Tak, no nie wiem dlaczego, ale jakiś taki styl mam. Może po prostu wszystko będzie ze szkła, no. Tak jakoś wyszło. No tak. Teraz jak to będę chciał podzielić na trzy sektory. No masz, starczy mi? Aha, no tak, dobra. To gdzie teraz to będą wejścia? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem plus jeden. Tu jest środek. Nie, co ja robię? Dobra, ja to rozplanuję i widzimy się za chwilkę. Już jestem, mam wszystko rozplanowane, no więc jedziemy dalej. Szkło ma być na dole, no więc tak, tu będzie wejście. I tu będzie wejście. No więc. Tu będzie szkło. Tu ma być wejście. Też będzie szkło. Szkło. Tak. Tu będzie szkło. I do końca. Na górze clearstone. Tak, przerwa, przerwa. No i pięknie. Szkło na górze. I to do końca chyba. Tak, do końca. No, cudem mi starczyło węgla na już, na dokończenie już tych wszystkich surowców, na stworzenie ich. No więc tak. Mamy już tutaj podstawowe rzeczy skończone. I teraz oznaczenie tych wszystkich, że tak powiem, sektorów. No więc tutaj mamy tą tablicę. I tak, każdy sektor będzie oznaczony innym kolorem. No dobra, mam trochę wełny. Tu są trzy sektory, więc trzy różne kolory. No tak. Żółty może być, mam trochę wełny, to tak. Trzy żółte. Trzy czerwone. Każdego po trzy. Zielone mam? Zielone mam. Tak. I... O, gdzie lecisz? No i tak, mam trzy kolorki. No więc teraz może zaczniemy od tego. Tu będzie zielony. Pięknie. I zielony. Czerwony. I żółty. I gitara. No więc teraz wracam. Czerwony, tak? I żółty.
Tak, i tu będą po prostu opisane rzeczy, jakie są na tabliczkach. Na tabliczkach będą opisane rzeczy, jakie są w danych sektorach. No dobra, wracamy teraz tu. Tutaj potrzeba dwa kolory. No więc tak, jakie mi pozostały kolory do zrobienia? No białego tu nie położę raczej, a więc zrobię sobie mążkę kostną z kości i sobie zrobię różowy. Tak, wystarczy mi. I jasno-zielony, czyli limonkowy. Pięknie. Wełna. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Tak, dobra. No więc mamy już wszystko. No więc co? Ten może być zielony, limonkowy. A ten może być różowy. Gitara. No dobra. Mam tu dwa miejsca, zielony i różowy. No więc to już będzie wszystko, co dzisiaj chciałem zrobić. Mam tu jeszcze skrzynie, 23 skrzynie. Na więcej mi drewna nie starczyło. No to może jeszcze to zrobię to oddzielę. O ile mi starczy stona. A nie, mam jeszcze cały stack, więc... Ale szkła mi chyba braknie. Chociaż nie. A zresztą. No nie. Teraz to mi braknie. Trochę tu ciemno. Mam pochodnie? Mam. Chija, chija i gitara. Szkiełko. No zobaczymy, czy starczy. Aj, chyba jedno mi braknie. No nie, no jedno szkiełko, no. A już węgla nie mam. Tak, Minecraft nie jest dzisiaj ze mną. Nie wspiera mnie. To może mam jeszcze trochę czasu, to sprawdzimy, ile tu się zmieści skrzynek. A cztery skrzynki. A tutaj... Chciałbym zrobić podwójne skrzynki. No więc... tak, tak, tak i tak. No dobra, mam skrzyneczki. Mam, gdzie mam? Mam. No i tak, chciałbym coś wam pokazać. Mam sobie skrzynkę. Albo położę od razu sobie dwie. No dobra, mogę do niej zajrzeć, wszystko. No i powiedzmy, że chcę sobie położyć na górze jeszcze. No, tak. Ciekawe, jak to zrobię. Tak, i mogę do niej zajrzeć? Mogę do niej zajrzeć, ale do tej już nie mogę. No i to jest problem. Tak więc trzeba będzie zrobić to troszkę innym sposobem. A więc tutaj na przykład położyć sobie ziemię, rozwalić te dwie skrzynki. No, dalej, dalej. I położę je po prostu tak takimi schodkami. I będzie można otworzyć obydwie. Tą i tą. A więc taki sposób zastosuję sobie tutaj, jak będę miał podwójne skrzynki. Jedna, druga. No i tutaj będzie podpisana tabliczka. Jedna, druga. I tak do końca. Trochę będę musiał zrobić. Tych skrzynek. Dlaczego to się tam odwróciło? A ja tak nie chcę. No dobra. A więc to byłoby na tyle w tym odcinku. Tak, myślę, że dużo zrobiliśmy. Całą piwnicę w niecałe 15 minut pewnie. No tak. To się bardzo podoba. W następnym odcinku pewnie pokażę wam już skończone wszystko. Podpisane tabliczki, podpisana cała tablica tutaj. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!